Cześć, ja jestem Fikos i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Po nazwie już możecie się mniej więcej domyśleć, o co w niej będzie chodziło. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam top 5 samochodów lotniskowej Straży Pożarnej. Także już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Nasze zestawienie rozpoczniemy już niespotykanym pojazdem na polskich lotniskach, jakim jest Tyrnocroft model Nubian Mark 6T. Samochód ten był produkowany mniej więcej w roku 1957, także na tę chwilę ma 60 lat. Wyposażony był w zbiornik wodny o pojemności 3637 litrów. Samochód ten posiadał także napęd 6x6, a także silnik Rolls-Royce B81. Na ten czas ciężko jest twierdzić, czy pojazdy takie jak ten jeżdżą jeszcze o własnych siłach, czy też odbywają swój zasłużony wypoczynek gdzieś na złomowiskach lub w muzeach. Na czwartym miejscu znajduje się samochód marki Reynolds Baughton model Barracuda. Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 10 000 litrów oraz zbiornik środka pionotwórczego o pojemności 1200 litrów. Prędkość maksymalna tego pojazdu może wynosić nawet 110 km na godzinę, co przy wadze 28 ton daje naprawdę dobry rezultat. Model ten należał do lotniskowej straży pożarnej w Katowicach, lecz ze zdobytych wiadomości dowiedziałem się, że został sprzedany do Lublina. Trzecie miejsce przypada na samochód Chubb Pathfinder. Jest to wycofany już z podziału bojowego samochód, który niegdyś służył w lotniskowej straży pożarnej w Gdańsku. Zbiornik wody w tym pojeździe wynosił 13 626 litrów, natomiast zbiornik środka pionotwórczego mógł pomieścić 1646 litrów. Podobny pojazd znajdował się także w Krakowie, lecz ten znajduje się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicy, natomiast wcześniej opisywany w Bytowie. Na drugim miejscu znajduje się samochód marki E1 Titan. Pojazd ten był demonstratorem E1, czyli po prostu samochodów, których większość służy w szeregach amerykańskich strażaków. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów oraz zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 600 litrów. Znajduje się on aktualnie w szeregach lotniskowej straży pożarnej w Bydgoszczy. Pierwsze miejsce w naszym zestawieniu zajmuje jeden z najbardziej znanych pojazdów lotniskowej straży pożarnej, czyli tak zwana Pantera. Dokładniej ARF Panther, wyprodukowany przez austriacką firmę Rosenbauer. Posiada on zbiornik wodny o pojemności 12,5 tysiąca litrów, a także zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 1,5 tysiąca litrów. Maksymalna prędkość tego pojazdu to 147 km na godzinę. Oznacza to, że do każdego miejsca na lotnisku dociera w mniej niż 3 minuty. Pojazd znajduje się obecnie na lotnisku Chopina w Warszawie. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jesteście nowi na kanale, to polecam zostawić subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Cześć.